Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale, a dzisiaj spotykamy się, żeby wysłuchać moich pierwszych wrażeń po becie Anno 1800, do której miałem dostęp jako jeden z niewielu bez przedpremierowego kupowania gry. Mogłem sobie troszeczkę pograć jakoś tak 2 weekendy temu. Wstawiam dopiero dzisiaj, ponieważ mój internet jest głupi, raczej mój dostawca od internetu jest głupi, ale to sobie jeszcze powiemy na innym materiale albo na jakimś live'ie, który będziemy robić. Słuchajcie, przechodząc do Anno. Sam gameplay już widzicie oczywiście w tle i muszę wam powiedzieć, że Anno to jest masa dobrej roboty. Ubisoft tutaj zrobił naprawdę masę fajnej roboty. Tutaj w tym nowym Anno sama korowa rozgrywka, wideo tak przy okazji nie jest moje, ponieważ ja na swoim sprzęcie nie mogłem nagrywać, ale zaraz do tego przejdę. Sama korowa rozgrywka została taka, jaką lubią wszyscy chyba fani Anno. Budujemy osadę od podstaw, praktycznie od zera. Budując, tak jak widzicie, coraz to nowe budynki, fabryki, ściągając coraz to, że tak powiem, lepszych osadników. Najpierw są to zwykli wieśniacy, potem są to jakaś miejska szlachta, potem jakaś tam większa szlachta i tak dalej, i tak dalej. Jak to w każdym jednym Anno. Bardzo mnie cieszy fakt, że gra wróciła do swoich korzeni, to znaczy do przeszłości, ponieważ te Anno, które było ostatnio 2070, one się chyba nazywało, nie bardzo przypadło mi do gustu swoim settingiem. Ten jest dużo fajniejszy. Jesteśmy tym razem, jak sam tytuł gry wskazuje, w roku 1800 odkrywamy nowe lądy, nowe wyspy, zasiedlamy je, a potem płyniemy do następnych. Słuchajcie, co się zmieniło? Przede wszystkim myszką da radę teraz przesuwać budynki. Jeżeli budynek postawiliśmy nie tu, dokładnie gdzie chcemy, nie trzeba go burzyć i budować od nowa, co kosztuje oczywiście zasoby. Tylko można go po prostu przeciągnąć myszką. Jeżeli na wybudowę jakiegoś budynku zabraknie nam zasobów, to ten budynek zostanie postawiony w tak zwanym blueprint mode, czyli będą notowane plany, że ten budynek tam ma powstać, a w momencie, w którym będziemy mieli odpowiednią ilość surowców, będzie można nakazać jego faktyczną budowę. To jest bardzo, ale to bardzo fajne. Słuchajcie, ja grałem na swoim domowym komputerze, który, jak już wiele razy wam wspominałem, najlepszy nie jest. To jest konfiguracja AMD Athlon 2X2, bodajże 3 GHz, jak dobrze pamiętam, 10 GB RAM-u i karta graficzna GeForce 750 Ti wyposażona w 2 GB VRAM. I słuchajcie, gra hulała dosyć fajnie, choć nie bez problemów. Na początku nie mogłem odpalić gry. Ona mi się włączała. Po chwili wywalał mi jakiś błąd i gra uciekała do pulpitu. Jak się okazało, całą sytuację naprawił zwykły reinstall gry. Potem mogłem pograć. Może nie tyle stałe, ale 25-30 klatek na sekundę na średnich ustawieniach graficznych, więc jak najbardziej na tak słabej konfiguracji dało radę pograć już w betę, a ta optymalizacja na pewno jeszcze będzie lepsza do chwili wypuszczenia gry. Niestety mój procesor nie dawał radę jednocześnie uciągnąć nagrywania gameplaya, dlatego samych gameplayów nie macie na kanale, będą tylko te pierwsze wrażenia.
Co jeszcze można powiedzieć tutaj? Słuchajcie, bardzo fajna jest gazeta, która co jakiś czas pojawia się podczas gry. Tam opisywane są to, co ostatnio robiliśmy, ostatnie wydarzenia w świecie gry, które wpływają na zadowolenie naszych mieszkańców. Niektóre wydarzenia będą przyjęte ciepło, zwiększą zadowolenie z mieszkania w naszej małej mieścinie, a niektóre wręcz przeciwnie, bardzo poważnie obniżą morale ludzi. Ale na tą gazetę można wpływać, można edytować artykuły, wybierając takich kafelków i zastępować te minusowe czymś pozytywnym. Oczywiście ludzie tego nie lubią, taka propaganda po jakimś czasie spotka się z krytyką ze strony ludzi i będziemy mieli poważne kłopoty. Ogólnie gra jak najbardziej dla fanów Anno, no to jest bardzo dobra produkcja. Czy przekona do siebie świeżych graczy? Pewnie tak, bo próg wejścia jest, wydaje mi się, jeszcze troszeczkę niższy niż w Anno 2070. Albo nie jest niższy, tylko ja już lepiej umiem grać. Ale wydaje mi się, że ta gra jest troszeczkę łatwiejsza niż poprzednie. Ja polecam wam kupić tą grę. Jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli lubicie strategie ekonomiczne, to będziecie się bawić po prostu znakomicie. I to by było na tyle, moi kochani. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście łapkujcie w górę, udostępniajcie, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób. Czy graliście w betę? Co wy w ogóle myślicie o Anno? Piszcie w komentarzach, ja to będę bardzo chętnie czytał. Jeżeli jeszcze tego nie lubicie, to subskrybujcie kanał, zaznaczajcie dzwoneczek, odwiedzajcie nasze grupy na Facebooku i odwiedzajcie nasz drugi kanał newsowy, na którym również co jakiś czas pojawiają się nowe filmy. A ja za wasz dzisiejszy czas bardzo, bardzo serdecznie już dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!